Pani marszałek, panie, panowie posłowie, panie ministrze, ja chciałem w imieniu wnioskodawców podziękować za życzliwe podejście do prezentowanego przeze mnie projektu zmian ustawowych. Cieszę się bardzo, że jest zgoda co do tego, poza jednym klubem, że rzeczywiście ministra sprawiedliwości trzeba wyposażyć w instrument polegający na możliwości wnoszenia kasacji. Jestem głęboko przekonany, że i jeden z przedmówców, który reprezentował swój klub, odniósł się do tego pomysłu sceptycznie, ale nie stoi nic na przeszkodzie, żeby w toku dalszych prac zdanie zmienić. Nie widzę tutaj żadnego zagrożenia dla niezawisłości sądów. Myślę też, że po dalszych dyskusjach uda się również przekonać pana ministra co do tego, żeby jednak rozważać możliwość szerszego stosowania kasacji, jeżeli nie przez wszystkie podmioty, no to już na pewno przez ministra sprawiedliwości. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że po reformie wymiaru sprawiedliwości w Polsce postępowania kończą się najdalej na sądach apelacyjnych. I myślę też, że możliwość wnoszenia kasacji w szerszym zakresie miałaby również wpływ dla ujednolicenia orzecznictwa w Polsce. Chcę również podkreślić to, że bywają takie sytuacje, kiedy po zapoznaniu się ze sprawą jest wrażenie, że rzeczywiście sprawa nie została właściwie osądzona, ale jednocześnie cała uwaga koncentruje się tylko na tym, żeby znaleźć jakieś uchybienia proceduralne, bo tylko to daje możliwość do wzruszenia wyroku, o którym jest wewnętrzne przekonanie, że on jest niesłuszny, że jest niesprawiedliwy. Nie wiem, dlaczego jest taka obawa, żeby pozostawić taką możliwość nieskrępowanego działania ministrowi sprawiedliwości. Wtedy, kiedy nabierze przekonania, że wyrok jest niesprawiedliwy, nie tylko ze względu na uchybienia natury proceduralnej, żeby mógł wystąpić z wnioskiem o kasację. Nie widzę takich obaw, że oto będziemy mieli do czynienia z trzecią instancją, że tego rodzaju rozszerzenie spowoduje rzeczywiście zmianę naszego dwustopniowego systemu sądowniczego na trzystopniowy. Nie widzę takich przeszkód, nie widzę takich zagrożeń, bowiem to minister sprawiedliwości czy też inne podmioty wymienione w artykule 521 Kodeksu Postępowania Karnego będą decydowały o tym, czy kasację wnosić, czy nie wnosić. Nie sądzę też, ale ażeby te instytucje w przypadkach nieuzasadnionych, oczywiście nieuzasadnionych, kwapiły się do korzystania z takiego instrumentu. Ale z drugiej strony też nie jest dobrze, kiedy nabiera się wewnętrznego przekonania, że z wyrokiem jest coś nie tak, że razi on poczucie sprawiedliwości, a jednocześnie trzeba rozłożyć ręce, że no tak, wyrok razi, ale jednocześnie nie stwierdzamy uchybień proceduralnych i dlatego niestety nie możemy tego niesprawiedliwego, skądinąd i niesłusznego wyroku wzruszyć. Musimy uznać, że wyrok jest prawomocny, a zatem niewzruszalny. Dlatego też myślę, że na etapie dalszych prac legislacyjnych będzie możliwość również i dyskutowania w tym zakresie. Wnioskodawcy są otwarci oczywiście na sugestie i na reformowanie zapisów, co jest rzeczą oczywistą. Natomiast póki co przekonuję, że jednak nie ma co obawiać się takich rozstrzygnięć. Cieszę się, że ministerstwo podziela ten punkt widzenia, że minister sprawiedliwości winien być wyposażony w kasację. To jest rzeczywiście duży krok w tym kierunku. Myślę też, że warto dyskutować na tym, ażeby wyposażyć ministra sprawiedliwości w możliwość szerszego wnoszenia kasacji na warunkach zbliżonych do apelacji. Tu możemy na ten temat w toku dalszych prac rzeczywiście być otwarci na dyskusję. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę, za życzliwe przyjęcie projektu. Dziękuję bardzo.